zdjęcia pana jest, jest pokazana. I tutaj jeszcze jest takie zdjęcie, jedyne takie zdjęcie, które gdzieś w internecie się pojawiło, czyli jak wyglądała bima. O, tutaj, jak wyglądała bima, czyli tak jakby centralny punkt w synagodze. Chociaż centralnym punktem to jest Aron HaKodesh, ale to jest miejsce, które znajdowało się tak jakby centralnie no, w budynku. Doprowadza do ulicy Narutowicza. Ta ulica Narutowicza wcale nie wygląda tak jak w tej chwili. To kiedyś był dukt wybrukowany kamieniami. Po obu stronach rosły piękne drzewa i one ciągnęły się aż do prawie że do ulicy no, Basylianów. Tak, tak, stamtąd. Ale i tysiąclecia w ogóle nie było. Nazywała się ulicą Krzywą. Ale i tysiąclecia w ogóle nie było. Panie prezydencie, spotykamy się w Bialskim Śródmieściu podczas wycieczki zorganizowanej przez Cezarego Nowogrodzkiego i historyków miasta Biała Podlaska. I co pan myśli o tego typu wydarzeniach, inicjatywach organizowanych w mieście? Jak zawsze. Warto podkreślić, że przede wszystkim stanowią kapitalne otwarcie umysłów bialskiej młodzieży, bo jest to wszystko zrobione przede wszystkim dla uczniów naszych szkół na bogatą, wielowątkową historię naszego miasta, które miało, jak większość polskich miast w okresie międzywojennym, a także w okresie zaborów i wcześniejszej państwowości Rzeczpospolitej Obojga Narodów, po prostu charakter wielokulturowy, wieloetniczny, wieloreligijny. Dzisiaj padło już sporo mądrych i ciekawych słów. Widać zaciekawienie młodzieży prezentowanymi dzisiaj treściami. My dzielimy się też jako ci dorośli własnymi doświadczeniami, ja osobiście jako prezydent miasta, także ze spotkań, które odbywam z potomkami niegdysiejszych mieszkańców Białej Podlaskiej. Tak, zdecydowanie. Myślę, że na bazie tej lekcji historii, która została przygotowana właśnie także dzięki zaangażowaniu nauczycieli historii z bialskich szkół, podniesiemy jakość nauczania tej wiedzy o nas samych, o naszej tożsamości do bardziej atrakcyjnego poziomu. Jest to naprawdę, mówię to już na bazie własnej dzisiejszej obserwacji, niesamowicie ciekawe doświadczenie. To właśnie takie poznawanie własnego lokum z innej perspektywy. Spacerujemy po Śródmieściu, słuchając o niegdysiejszych nazwach ulic, o niegdysiejszych mieszkańcach mijanych kamienic. Jest to wrażenie podróży w wehikule czasu. Jest autor tej księgi, to jest tak zwana Sefer Biała Podlaska, Księga Żydów Bialskich. Nie skorzystacie specjalnie z niej, bo żeby z niej skorzystać, to trzeba znać język albo jidysz, albo hebrajski. Ona w 60 roku gdzieś tam w Monachium została wydana. Tutaj jest pisana historia społeczności żydowskiej i historia i relacje z okresu II wojny światowej. Dwa egzemplarze są, jeden tutaj w białej u mnie i właśnie w tym domu mieszkał autor tej księgi, czyli Mojżesz Feigenbaum. Zapamiętacie to nazwisko? No, na moment.